Fizyka, matura próbna, 16 grudzień 2022, zadanie numer 10. Jest to ostatnie zadanie z matury próbnej i dotyczy ono zarówno teorii względności, jak i fizyki jądrowej. Na wykresie przedstawiono wartości energii wiązania przypadającej na jeden nukleon, oznaczone jako E ze wskaźnikiem W do A dla wybranych jąder atomowych o różnych liczbach masowych A. I te jądra tutaj mamy wyszczególnione. Uwaga! W zadaniach 10.2, 10.3 skorzystaj dodatkowo z wybranych wzorów i stałych fizyko-chemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki. No i zadanie 10.1. Oceń prawidłowość poniższych zdań. Trzy zdania i mamy ocenić, które jest prawdziwe, a które jest fałszywe. Zdanie numer 1. Największe wartości energii wiązania na jeden nukleon mają jądra najcięższych pierwiastków o liczbie masowej A większej od 180. No, przyjrzyjmy się wykresowi. Na tym wykresie poszczególnym pierwiastkom odpowiadają zupełnie inne energie wiązania przypadające na jeden nukleon. Ale autor w tym zdaniu pierwszym mówi, że wartość energii wiązania na jeden nukleon mają jądra najcięższe. Otóż pierwiastki na tym wykresie to są kropki. Układają się w charakterystyczną krzywą. Krzywa ta ma maksimum dla żelaza. Tu żelazo ma największą ze wszystkich innych pierwiastków energię wiązania przypadającą na jeden nukleon. Rozbić jądro nie może neutron, który znajduje się w otoczeniu moim, twoim, znajduje się ich wiele, bowiem jego energia termiczna nie jest zbyt duża i na pewno nie może rozbić jądra żelaza. Ale idąc dalej w prawo, dochodzimy do uranu. Uran samorzutnie się nie rozpada. Musi w jądro uderzyć neutron. Wystarczy neutron termiczny. Za szybkie neutrony nie powodują rozszczepienia. Trzeba je spowalniać w reaktorach. W związku z tym musimy pamiętać, że przegięcie krzywe jest dla żelaza, skoro energia wiązania na jeden nukleon w przypadku żelaza przypadająca jest największa ze wszystkich innych pierwiastków, to najgorzej jest, najtrudniej jest rozbić to jądro. W związku z powyższym nie dokonują tego neutrony termiczne i żelaza w skorupie ziemskiej mamy dużo, bowiem jądra uranu łatwo się rozpadają. Jądra innych pierwiastków, które mają energię wiązania przypadającą na jeden nukleon mniejsze, rozpadają się nawet samoistnie. A zatem pierwsze zdanie jest fałszywe. I drugie zdanie. Jądro wolframu, tu znajduje się 182W, ma większy deficyt masy od jądra uranu 235. No to przyjrzyjmy się. Dla wolframu ilość energii wiązania przypadająca na jeden nukleon jest równa 8 megaelektronowoltów. Wyznaczamy energię wiązania i jest to tyle mega. Analogicznie postępujemy z uranem. I wyliczamy energię wiązania uranu, jest ona taka. Energia wiązania jest większa w przypadku uranu od energii wiązania w przypadku wolframu. To jak wygląda sprawa z deficytem masy, o który pyta nas autor zadania? Energia wiązania to deficyt masy razy C do kwadratu. Zatem jeśli energia wiązania uranu jest większa, znaczy to, że deficyt masy w
w przypadku jądra uranu jest większy. A zatem to zdanie drugie jest również fałszywe. I trzecie zdanie. Suma energii wiązań ksenonu i strontu, które powstały po rozszczepieniu jądra uranu, jest większa od energii wiązania tego jądra. No to trzeba to też sprawdzić. Sprawdzić tak, jak to zrobiliśmy przed chwilą dla wolframu i uranu. Teraz dla strontu mamy 140 razy 8,10 patrz przez analogię. To jest tyle mega dla ksenonu. Dla strontu jest tyle i dla uranu jest tyle. Jeśli dodamy dwa pierwsze wyniki, dwie pierwsze energie wiązania, to widzimy, że suma energii wiązania ksenonu i strontu jest większa od energii wiązania uranu. Zatem zdanie trzecie jest prawdziwe. Zadanie 10.2. Oblicz masę jądra niklu 62 Ni. Wynik podaj w kilogramach zaokrąglony do czterech cyfr znaczących. Otóż masę jądra niklu mamy znaleźć w oparciu o dane, które znajdują się tu na tym wykresie oraz możemy skorzystać jeszcze z karty wzorów, którą otrzymacie wchodząc na egzamin maturalny, na której wiele informacji też znajdziecie dotyczących tego zadania. Ja proponuję tak. Wypisać informacje podstawowe. Nikiel 62, 28. 28 wziąłem z karty wzorów, przeglądając układ okresowy pierwiastków. Następnie wypisałem w kilogramach masę protonu i masę neutronu. A następnie spójrzmy na nikiel. Jego energię wiązania na jeden nukleon znamy. I jeśli chodzi o liczbę nukleonów, ona jest równa 62. To widać tu na wykresie napisane jest. Zatem energia wiązania jądra jest równa temu iloczynowi. Podstawiamy dane. Przeliczam mega 10 do 6. 1 elektron to 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. No i razy volt. Znajduję tyle dżuli. Jednocześnie wiemy, że energia wiązania jądra jest równa różnicy sumy mas nukleonów i masy jądra. Masę jądra mamy znaleźć razy c do kwadratu. No to dzielę to na dwie części, żeby móc z jednej strony zostawić masę jądra. Dzielę przez c kwadrat masę mj, c kwadrat przenoszę na drugą stronę. Tutaj po podzieleniu przez c kwadrat to znika i otrzymujemy taką odpowiedź. W tym momencie skończyła się fizyka. Zadanie jest rozwiązane. Nie mamy tylko wyniku, o który prosi autor. I współczuję wam, jeśli byście mieli takie zadanie do rozwiązania do końca na egzaminie maturalnym, bo tu jest łatwo się dalej pomylić. Wystarczy klepnąć w klawisz obok i wynik cały jest wypaczony. No, popatrz, jak ja to zrobiłem, poświęcając sporo czasu na te obliczenia. Masa jądra jest równa. Podstawiam masę protonu, masę neutronu, energię wiązania tu mam. C biorę z karty wzorów, prędkość światła podniesiona do kwadratu. Popatrz, co ja tutaj wykombinowałem. Znalazłem taką wartość, ale autor mówi, że zaokrąglony wynik ma być do czterech cyfr znaczących. Cztery cyfry znaczące. Raz, dwa, trzy, cztery. Odpowiedź więc jest 102,8 razy 10 do minus 27 kg.